Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś coś do ciebie powiedział, poprosił lub nakazał i od razu odszedł? W takiej sytuacji nie masz szansy na odpowiedź, zgodę lub sprzeciw, dyskusję lub docenienie pomysłu. Co jeśli nie chcesz się zgodzić i nawet drugi nie dał ci możliwości sprzeciwu, prostego powiedzenia: nie zrobię tego? Dzisiaj w Ewangelii Chrystus mówi: słuchaj Izraelu. Każdy ma pokusę, aby tylko mówić do Boga, a nie słuchać. Wypowiadamy swoje troski, bóle, strapienia, dziękczynienia. Trochę jakbyśmy się nagrywali na skrzynkę głosową. Po znaku krzyża zostaw wiadomość. A Bóg zostaje bez naszego numeru. Nie ma jak oddzwonić, bo ciągle jest zajęte. Jezus mówi: słuchaj Boga i kochaj Boga. Przecież wiemy, że miłość bardziej polega na słuchaniu niż mówieniu, na poznawaniu bardziej niż przedstawianiu siebie. Kto kocha, chce poznać do głębi. Kto kocha, chce zmienić punkt widzenia. Kto kocha, chce spędzić czas. Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, bardziej jak siebie samego. Czasami możemy dać się złapać w sidła wiary postrzeganej jako obowiązek, ciężar, przykazanie. Każda miłość przychodzi taki etap, gdzie trzeba złożyć ofiarę z siebie, żeby pójść dalej. Pamiętaj jednak, że Bóg wzywa do kochania. Miłość jest czymś pięknym, czymś, co nadaje sens życiu, co pobudza do działania. Kochaj całym swoim sercem, wielkim sercem. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.